Dzisiaj nie jest 12 września, jeszcze wszystko się może zdarzyć. Pomnik, na postawienie pomnika technicznie potrzebne są 3 dni, więc, a pomnik stoi gotowy na lawecie do przewiezienia. Więc jeżeli się okaże, że jednak nastąpi jakiś zwrot w polityce wewnętrznej magistratów, czyli miasta Wiedeń, to się wszystko może zdarzyć. Dostałem właśnie parę wiadomości ostatnich aktualnych, że nastąpił bardzo mocny nacisk medialny w tej chwili na miasto Wiedeń, na magistrat. Wiele ludzi, i Austriacy przede wszystkim Austriacy ruszyli z tym wielkim oburzeniem, prawda? Są duże protesty z zagranicy, nie tylko z Austrii, oczywiście z Polski tak czy tak. Tak mówię, wszystko jest możliwe. Jeżeli się jednak okaże, że tego odsłonięcia pomnika nie będzie wtedy, to nic nie znaczy. Uroczystości na 335. rocznicę odbędą się, czy by był pomnik, czy nie. Jak to będzie, to jest obojętne. Tam przyjedzie wiele, wiele ludzi z Polski, bardzo, bardzo dużo ludzi się tam wybiera. Nastąpią normalne uroczystości odsieczy wiedeńskiej. Jeżeli pomnik tam nie będzie stał, nie szkodzi. Dla nas on już tam stoi i tak będziemy to świętować.